Ten budynek wcale nie wybudowano w 8 roku, a budynek w 10. To właściwie miało tam bez tego być. Bez tych dwóch pokoi, sień miała być, a pokoi miało nie być. Ten, który to budował, to był krewny od mojej mamy, z mamy strony krewny ujek. Nie zgodził się na to, bo był ten budowniczy. Także będzie lepiej wyglądał, jak to będzie jeszcze z drugiej strony pokój i tu, tam jest tak samo. Od razu był szynk, ale to było tam, jak się teraz wchodzi do sali, tam od Andrzeja z drugiej. No, to tam jak ten pokój jest, tak był, to był szynk. A jak się to babcia za Niemca nazywało? Gasthaus zur Quelle, nie? Ja. Tak jak to Tomek powiedział. A za po polsku, to też zaś po polsku. Poczta była taką, że to był tylko liconosz. A że tam był telefon, to mama też miała klucze. Aha. Więcej nic. Tam tylko miał ten listonosz, który chodził po wsi z tymi pismami i paczkami i tak dalej. Pan Klimat, no cały tam kołowodnie daleko. No. Tu jest ogród taki i za tymi drzewami jest narybnik, a prosto na Podlas się przyjedzie druga koło Jeszki na Podlas. No tam fajna czerwunka. Sklep też był. Aha. A jak żył, to jeszcze mama była młodą panną, to on był macosz i on sprzedawał swoje wyroby. Rozumiem. To w tym, to tam było. To. To było całe do zawarcia, a jeśli było otwarte, to tam były drzwi. Rozumiem. Normalne, nie? Rozumiem, że wojna nie zniszczyła tego budynku. No raczej nie było zniszczone. Okej. Okay. A tu podczas wojny to co się działo w tym budynku? Był to jakiś taki punkt strategiczny? Były tu jakieś takie... Szpital. Szpital tu był podczas wojny. W naszych pokojach, w tej szpitalce, jadalce, a w każdym kącie kubka. A to był... Jak my potem wrócili, to my to musieli sprzątać. A to był szpital niemiecki, polski czy ruski? Ruski. Tak. Aha. Nie, niemiecki, absolutnie nie. Niemiecki to może by... Jeszcze jedno przeszli, to wlezli do sali te wojsko. Tak. I przez jeden dzień, jedna noc. Jedna noc raczej, wieczorem i do rana, nie wiem, gdzie wyszło. Aha. I wtedy miała 12 lat. Rozumiem. Dobrze, dziękuję za tą historię, bo fajnie się tego słucha.